W kapłańskiej posłudze, szanowni zgromadzeni na rozpoczynającym się 20. Sympozjum Tarnogórskim. To okazja, aby spojrzeć z ogromną wdzięcznością na tę inicjatywę, dzięki której Tarnowskie Góry stały się w naszej diecezji gliwickiej miejscem wymiany myśli, ale także i dochodzenia do różnych coraz dojrzalszych sformułowań najważniejszych kwestii, z którymi powiązani jesteśmy. Akcent tych sympozjów to przede wszystkim wymiar społecznego oddziaływania Kościoła, jego nauki, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa i którą Kościół Święty formułuje i przekazuje każdemu następnemu pokoleniu. To także dla nas wszystkich okazja, aby z wdzięcznością spoglądać na każdą taką inicjatywę. Tegoroczna problematyka wyznaczonego sympozjum jest wyrazem dużej troski, by nie marnować swoich sił, ale by rzeczywiście przybliżać coś bardzo, bardzo dla nas istotnego, by pogłębiać w nas świadomość tego, kim jesteśmy i do czego zmierzamy. Przed zwłaszcza prelegentami, tak myślę, niełatwe zadanie, bo temat ideologii jest zwykle bardzo szeroki i myślę też, że nie wszyscy jednakowo rozumiemy, co tak etymologicznie ze zrozumieniem zawarte jest w tym głównym pojęciu. Najpowszechniej, gdyby stanąć przed Chrystusem i chcieć się popisać naszą znajomością bardzo głębokich spraw, to powiedzielibyśmy,
że w samym źródłosłowie słowa ideologia to zawiera się przede wszystkim prymat idei, czyli czegoś, co jest w naszym umyśle stworzone i potem całe nasze życie, wszystkie porządki, które tworzymy, muszą być podporządkowane idei. Wiemy, że jest to zupełnie błędne podejście, bo liczy się człowiek i człowiek jest drogą do Chrystusa i człowiek jest drogą Kościoła i człowiek jest też drogą każdego indywidualnego przemierzania tego świata, wszystkich jego dróg, zadań do spełnienia. Porządek musi być odwrotny. Najpierw człowiek, najpierw to wszystko, co związane jest z życiem, z szukaniem uzasadnienia dla najdojrzalszego sposobu realizowania zadań, jakie my ludzie jako stworzenia rozumne, obdarzone wolną wolą powinniśmy w sobie zawierać, cyzelować, coraz bardziej subtelnie umieć rozróżniać bardzo wiele akcentów, jakie w życiu naszym powinniśmy rozwinąć. I wiemy też z historii, że ideologia zacieśniona, bardzo często zacietrzewiona, prowadzi w prostej linii do wszelkiego rodzaju dyktatur, totalitaryzmów, maltretowania człowieka pod każdym względem. Na pewno wybrzmią te akcenty w czasie tego sympozjum, czego oczywiście życzę z najbardziej głębokiego, szczerego przekonania, że takie pochylenie się nad pogłębieniem zrozumienia tego wielkiego kompleksu zagadnień będzie pożyteczne. A do nas przemawia dzisiaj słowo natchnione. Słowo, które trwa ustawicznie i które czerpie wszystkie swoje inspiracje ze spojrzenia na to szerokie spektrum człowieka we wszechświecie, człowieka, jeszcze raz to podkreślmy, obdarzonego rozumną naturą i wolną wolą, dla którego liczyć się musi to, co szanuje człowieka, co szanuje jego godność, co równocześnie wyzwala wszystkie inicjatywy, by życie na tym świecie było godne człowieka. Święty Paweł, pisząc w tym fragmencie, który dzisiaj słyszeliśmy, do niełatwych adresatów, do mieszkańców Rzymu, wielkiej metropolii, bardzo skomplikowanej, jeśli chodzi o swoje oblicze, zarówno etniczne, religijne, językowe. To był tygiel wielkiego imperium, rzeczywiście, które się przejawiało w tej ogromnej różnorodności, gdzie też i miejsce Boga, i rozumienie spraw Bożych nie należało wcale, a wcale do prostych i łatwych. I do nich apostoł narodów, kiedyś przecież wybitny przedstawiciel nauki judaistycznej, całego kompleksu żydowskiego systemu wartości, nawrócony, potrafi powiedzieć bardzo wyraźnie o życiu z ciała i życiu z ducha, o życiu dla ciała i dla ducha. Z pewnością zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy to zrozumieją. I na pewno nie spotka się to z ogromnie życzliwym przyjęciem. Ale Paweł rozumie, że człowieka, żeby ratować, trzeba mu pokazać, że to on jest głównym podmiotem troski. I to zarówno wspólnot tych, powiedzmy, naturalnych, jak rodzina, jak państwo, jak społeczeństwo, ale też i tej nadprzyrodzonej miary, jaką tworzy Kościół. Kościół, wspólnota Jezusa Chrystusa. Piękne to wprowadzenie. I muszę przyznać, że gdybyśmy tak potrafili częściej do tego się odwoływać, do tego punktu wyjścia, że to człowiek się liczy, a nie idea, że to dla człowieka, nie dla idei powinniśmy wszystkie porządki wyprowadzać i formułować. A w słowach Pana Jezusa znajdziemy jeszcze dokładniejsze jakby zrozumienie. W tym prostym opowiadaniu, wziętym z życia, o winnicy, w której także właściciel miał drzewa figowe.
i to jedno, które już nie przynosiło owocu i które marniało i które stawało się martwe. Drzewo, które na pewno troski przysparzało właścicielowi. I przyzwyczajenie, które zawsze jest jakimś tam motorem, ale właśnie, które idzie tylko po linii dość takiego przyzwyczajenia. Nie powiemy, że ślepego przyzwyczajenia, ale wziętego z takiego obrotu spraw, na które wydawałoby się, że większego wpływu nie mamy. Woła ogrodnika, wytnij to drzewo, po co jeszcze ziemią wyjaławia? I zaskoczeni jesteśmy konkluzją, którą Pan Jezus potrafił uchwycić. A ten przejęty, z pewnością zakochany w swoich drzewach, w swoich uprawach, żal mu się zrobiło. Panie, jeszcze zostaw, jeszcze miej litość nad tym drzewem. Ja jeszcze i okopię, i nawozem obłożę, i troski wielkiej dołączę. Jeżeli nic już nie pomoże, wtedy możesz je wyciąć. Ale pouczenie bardzo ważne. Jak często my w życiu, nawet w życiu społecznym, nawet w życiu na tych wyższych, wydawałoby się, poziomach, jak poruszamy się też jak ów właściciel. Drzewo ma przynosić owoc, jak nie przynosi, jest odcięte. Bo taka jest idea, którą bierzemy z naszych właśnie oglądu wszystkich zadań, które wypełniamy. A jednak trzeba mieć otwarte oczy, otwarte serca, żeby dostrzec, że życie jest bogatsze, że trzeba niekiedy także zmienić nieco wszystko dla dobra tego podmiotu, nad którym się pochylamy. A w psalmie dzisiaj słyszeliśmy dokładniejsze jeszcze dopowiedzenie. To, że drzewo nie zostanie może jeszcze wycięte, to przede wszystkim jest zapowiedź wielkiego procesu nawrócenia, powrotu do tego, co związane jest z żywym organizmem, tak jak dla nas z żywym człowiekiem. To jego dobro, to jego godność człowieka w tym wypadku się liczy najbardziej. Idea ma być na służbie człowiekowi. Przyjmijcie, moi drodzy, takie moje refleksje, które snuję na początek jako wprowadzenie do na pewno niełatwego tematu i do niełatwej wymiany myśli, bo z pewnością nie wszyscy potrafimy w jednym kierunku zmierzać. Nie wszyscy potrafimy jednym językiem wyrażać to, co chcielibyśmy przekazać. Ale stając przed prawdą najwyższą, musimy to zrozumieć, że liczy się przede wszystkim wielka miłość Boga, który chce, abyśmy zostali zbawieni i aby nikt z nas nie zginął ze względu na to, że nie zdołał wszystkiego poznać i nie zdołał cały czas trzymać się tej właściwej drogi. Drogi życia, drogi wewnętrznego pokoju, drogi zapewnienia wszystkim należytego szacunku i godności. Życzę więc wszystkim uczestnikom, zarówno prelegentom, jak i wszystkim zgromadzonym, wsłuchującym się w te na pewno bardzo wartościowe rozważania, wielkiej radości z wymiany myśli, ale też i z pogłębiania tego, co nas wszystkich dotyczy. A dobry Pan niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Umiłowani, stając przed majestatem naszego Pana, który stworzył cały świat, podtrzymuje go w istnieniu, tak jak podtrzymuje naszą ojczyznę i nas w niej pracujących i dążących do doskonałości, abyśmy wszyscy mogli dojść do poznania prawdy i do głębokiego szacunku dla każdego człowieka. Módlmy się, aby nasza ojczyzna staraniem rządzących i episkopatu pozostała wierna chrześcijańskim wartościom, które przyjęła przed wiekami. Christe et salvinos, Kyrie. Kyrie.
się, aby Polacy potrafili przezwyciężyć podziały polityczne i społeczne i wspólnie przyczyniali się do rozwoju naszego kraju. Christe, exaltit nos. I błogosławione owoce naszego sympozjum. Christe, exaltit nos. W polskich rodzinach, dzieciom i młodzieży były przekazywane trwałe wartości, jak miłość do ojczyzny oraz pamięć o jej historii i bohaterach. Christe, exaltit nos. Każdy z nas odkrywał wartość i piękno naszej ojczyzny, doceniał jej duchowe bogactwo i przyczyniał się do jej rozkwitu. Christe, exaltit nos. Sercem przepełnionym wdzięczności, ale też wielkimi nadziejami, że możemy przyczyniać się do tego, aby życie między nami, ludźmi, było bardziej godne człowieka i było bardziej owocne dla osiągania tych najpiękniejszych celów, jakie sobie stawiamy. Mając przed oczyma pouczenia Jezusa Chrystusa i Kościoła Świętego, by na człowieka zwracać uwagę, to także w naszym życiu realizujmy, szanując, ale także i prowadząc dojrzale każdego, z kim Pan Bóg pozwala nam się spotkać, współdziałać, współpracować. Niech to sympozjum będzie nową okazją do wzmocnienia radości, ale także niech będzie jakimś wkładem naszym tutaj w Tarnowskich Górach, w naszej diecezji gliwickiej, także i w całej naszej ojczyźnie, byśmy zasługiwali na miano dojrzałych ludzi, którzy wiedzą, czego w życiu chcą, dla niezmarnowania tych okazji, które mamy dla czynienia dobra. Niech Boże błogosławieństwo wszystkich was umocni. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.